Witamy w kolejnym magazynie na Kielskim. Dziś w programie pokażemy najpiękniejszy widok Nakła. Poza tym odwiedzimy Muzeum Ziemi Krajeńskiej. A zaczynamy od powrotu do dzieciństwa. W Nakielskim Muzeum powstała niezwykła wystawa Zabawy i zabawki. Pomysł na zabawki to pokazanie tego, co łączy pokolenia, bo właściwie od młodości każdy z nas bawił się i przychodzi taki moment, że musi się bawić znowu, czy to ze swoimi dziećmi, czy z wnukami. Stąd chcieliśmy pokazać zabawki z naszych zbiorów i nie tylko z naszych zbiorów, od najdawniejszych czasów, które mamy, a więc z okresu średniowiecza, po niemalże współczesność, gdzieś tam końcówkę lat 80., początek 90. Historyczna inspiracja w powstaniu wystawy jest również bardzo ważna. Konik nakielski znaleziony na Placu Zamkowym, konik, którego kopię powiększoną prezentujemy w Parku 700-lecia. Pokazujemy go też jako takie nasze cacko i rzecz wybitnie wyjątkową, bo musimy pamiętać, że zabawki średniowieczne to jest niezwykła rzadkość. By przygotować taką wystawę, potrzeba nie tylko pomysłu. Równie ważne są oczywiście same zbiory. Wystawa powstała ze zbiorów naszego muzeum głównie, bo od kilku lat gromadzimy kolekcję zabawek. Uzupełniliśmy ją o muzealia wypożyczone z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i z Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, a także dzięki pomocy mieszkańców Nakła, którzy też nam wypożyczyli kilkanaście obiektów. Z takich ciekawych przedmiotów, które mamy, no to przebogactwo lalek, różnych gier, motylków, klepaczków, no właściwie ołowiane żołnierzyki, które wśród niektórych budzą ogromny sentyment. I te ich młodsze wersje, czyli wersje plastikowe, jakieś karabiny, pistolety, mniej czy bardziej robiące krzywdę, bo też jest i taki, który strzelał kamykami. Słowem, dla każdego coś miłego. Lalki, wózeczki, kołyski. Każda zabawka ma swoją niepowtarzalną historię. Jedną zabawkę, która można by powiedzieć, że trochę wotywną funkcję pełniła, przynajmniej początkowo. Otóż pan Jan z Janowca, który nam ją wypożyczył, swojego konika na biegunach mającego dobre 60 parę lat. Historia tego konika jest taka niemalże tragiczna. Otóż pan Jan, gdy był trzylatkiem, wypuścił źrebaka z zagrody. Ten źrebak go poturbował tak mocno, że przez tydzień leżał w szpitalu nieprzytomny. I gdy odzyskał przytomność, ojciec stwierdził, że to chyba znak, żeby on nie wypuszczał więcej tego źrebaka z zagrody. To wyrzeźbił mu z kłody drewna konia na biegunach. I on tak kolejne pokolenia funkcjonuje w rodzinie i cały czas zmienia swoje imiona, bo był i Wicher, i Burza, i w tej chwili też ma jakieś kolejne imię. Także no jest to taka okazja do z jednej strony przypomnienia sobie zabawek u nas, tych, którymi się kiedyś bawiliśmy, do poznania zabaw gdzieś tam XVI-wiecznych czy XVII-wiecznych, bo prezentujemy duże powiększenie obrazu Petera Bruegela, ale także można zagrać w popularne niegdyś kapsle i w dreidle, czyli taką grę hazardową pochodzenia żydowskiego. Wszystkie te niezwykłe eksponaty wraz z fotografiami przedstawiającymi dzieci i zabawy najmłodszych można podziwiać do końca stycznia 2020 roku. Taki widok można podziwiać z wieży, która została wybudowana w 1902 roku w Parku Miejskim w Nakle. Dosłownie już za chwilę każdy mieszkaniec miasta będzie mógł spojrzeć na Nakło z takiej właśnie perspektywy. Wieża widokowa w Nakle, która na początku XX wieku została zaprojektowana i zbudowana tutaj w Nakielskim Parku, stanowiła kiedyś obiekt atrakcji turystycznej, jak również bardzo praktycznie była wykorzystywana przez nakielskich strażaków do obserwacji terenu, bowiem była taką wieżą, z której można było bardzo dużą połać naszej gminy obserwować w zakresie zagrożenia pożarowego. Przez wiele lat ostatnich nieczynna, zamknięta ze względu na to, że nastąpiły tutaj takie już uszczerbki budowlane. Teraz wieża na nowo będzie przywrócona mieszkańcom Nakła. Pozyskaliśmy w tej chwili pieniądze z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dokonaliśmy pierwszego etapu rewitalizacji, czyli zostało wyremontowane wnętrze wieży. I ma być przywrócona jako jeden z elementów Parku Sobieskiego, element atrakcji turystycznej. Zadanie polegało w głównej mierze na przebudowie klatki schodowej, wymianie okien i drzwi oraz budowie tarasu widokowego na drewnianej platformie u szczytu wieży. Ten budynek stanowił integralną część parku, czyli podczas spacerów, podczas spędzania czasu na Kielanie w naturalny sposób go odwiedzali i z niego korzystali kiedyś. Bardzo wielu na Kielan podczas spotkań czy samorządów mieszkańców, czy na zebraniach z mieszkańcami Nakła poddawało jak gdyby ten projekt pod rozwagę, żebyśmy do niego wrócili, żebyśmy wieżę ratowali. No i to się udało. Mieszkańcy już nie mogą się doczekać, by na nowo odkrywać wyremontowaną wieżę. Wieża będzie udostępniona mieszkańcom przede wszystkim przy okazji różnego rodzaju świąt państwowych, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia itd., itd. Jeszcze w tym roku po zakończeniu remontu z zewnątrz zaprosimy mieszkańców, tak aby mogli obejrzeć panoramę Nakła, może nawet zimą zaśnieżonego Nakła, więc zobaczymy jak to będzie. Przy okazji oczywiście też wieża będzie otwierana dla grup zorganizowanych, szkoły, jeśli będą chciały klasy przyjść, czy też grupy po prostu mieszkańców Nakła, to po umówieniu telefonicznym na pewno zostanie im otwarta. Wewnątrz budynku będą również organizowane wystawy. Jeśli chodzi o przyszłość, to jeszcze musimy przedyskutować, bo mamy kilka wariantów. Czy to będą wystawy takie sezonowe, dajmy na to od kwietnia do września, października, czy też jedna wystawa poświęcona historii Nakła, to jeszcze myślę poddamy pod rozwagę, przedyskutujemy ten temat, ale na pewno wieża nie będzie stała bezczynnie. Koszt przebudowy i remontu wieży wyniósł ponad 106 tysięcy złotych. A na koniec spróbujemy Państwa namówić do przeczytania legend nakielskich. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy naszego miasta, ale też i okolic, prosili nas o dodruk legend, które pierwszy raz były wydane w 2015 roku, ale bardzo szybko się rozeszły, no i były takie głosy, że fajnie by było, gdyby się pojawiły jeszcze raz. A ponieważ w tym roku zbiegło się to z wyjątkową rocznicą, 720-leciem naszego miasta, pomyśleliśmy, że okej, przywrócimy te legendy, wydamy, ale z niespodzianką. Pojawiły się 3 nowe legendy, w związku z tym wydanie stało się powiedzmy czysto nakielskie, a więc dotyczy tylko gminy Nakło. Za to są legendy związane z naszą historią jeszcze bardziej. I tak oto mamy nowe tytuły o tym, jak Nakło zostało miastem, drewniany konik i dlaczego na krainie panny młode szły do ślubu w czarnych sukniach. Jedna z legend opowiada historię naszego drewnianego konika, który powoli staje się symbolem miasta Nakła, więc próbuję sobie wyobrazić, do czego taki konik mógł służyć, bowiem nie musiała to być tylko zabawka, mógł to być też amulet strzegący dusz czy szczęścia, więc mniej więcej o tym jest ta legenda. Druga legenda jest na temat tego, dlaczego panny młode na krainie szły do ślubu w czarnych sukniach. I tutaj swoją alternatywną wizję też rozwijam, przy okazji zajmując się tematem czarownic na krainie, który też jest bardzo interesujący, a mało znany. No i ostatnia i chyba najważniejsza dla mieszkańców Nakła legenda to o tym, dlaczego w ogóle nadano nam prawa miejskie i akurat dlaczego ten książę. Także to jest legenda bardzo osadzona w historii, ale napisana tak, żeby trochę humoru wnieść. Nie było tylko tak nudno, w tym i w tym roku dostaliśmy prawa miejskie, nie. Jest tutaj cała dość skomplikowana historia, dlaczego. Jak podkreśla autorka, sam proces powstawania legend nie jest sprawą prostą. Od wielu lat interesuję się legendami z różnych regionów, no i zawsze bardzo mnie bolało to, że Nakło i kraina nie ma. Albo jeśli ma, to bardzo okrojone, więc stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić. Czas najwyższy pokazać, że i nasza historia jest fantastyczna i bardzo ciekawa. Legendy pisze się w ten sposób, że najpierw należy znaleźć jakiś fakt historyczny, który ma swoją nośność. A więc to serce legendy, wokół którego obudowuje się wszystko dookoła. No ale na szczęście udało się sporo takich historii odnaleźć i dzięki temu można było napisać coś nowego. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejne spotkanie zapraszamy w grudniu. Do zobaczenia.